Miasto zorganizowało duży magazyn na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Urzędu Miasta Opola dokładają tutaj wszelkich starań, żeby tą pomoc jak najszybciej organizować i przekazywać na tereny dotknięte powodzią. Przyjeżdża tutaj duża pomoc zorganizowana. Wszystkie indywidualne osoby prosimy, które chcą pomóc, prosimy o składanie darów do 4 wytypowanych szkół na terenie naszego miasta. Natomiast tutaj przyjmujemy dużą zorganizowaną pomoc od firm, instytucji albo zaprzyjaźnionych miast, które także chcą dotrzeć z pomocą na tereny blisko Opola, które zostały dotknięte powodzią. Dociera do nas dużo pomocy w postaci wody pitnej, mineralnej, środki żywnościowe, artykuły chemiczne, środki do sprzątania, środki do dezynfekcji. To wszystko było bardzo potrzebne. W tej chwili już zgłaszane są kolejne potrzeby, już takie rzeczy bardziej związane z czyszczeniem i sprzątaniem po powodzi. No to wszystko, co tutaj dociera, od razu staramy się rozdysponowywać i przekazywać na tereny zalane. Nasza pomoc już została skierowana do Nysy, do Głuchołaz, do Łosiowa, do Strzeleczek, do Lewina Brzeskiego. No wszędzie tam, gdzie tylko dostajemy sygnał, że jest potrzeba takich darów, to od razu organizujemy transport i przekazujemy na tereny dotknięte powodzią. Tak jak deklarowałem, oczywiście użyczymy ten obiekt, bo on się już sprawdził przy innych akcjach pomocowych bardzo dobrze. Zresztą w ocenie wszystkich stron w tej chwili jest to najlepszy punkt i logistycznie, i pojemnościowo. W związku z tym oddajemy go do dyspozycji pani wojewody. Są już tutaj przygotowane struktury zarządzania tym obiektem. Jest też tu wojsko, które będzie wspierać te działania, więc ta pomoc regionalna będzie przyjeżdżać tutaj i tutaj będzie dystrybuowana do tych gmin, które będą tej pomocy potrzebować. Myślę, że to potrwa parę tygodni, tak na szybko szacujemy. I myślę, że za chwilkę też trafią do mediów informacje o tym, do kogo się zgłaszać, gdzie, żeby tą pomoc rzeczywiście tutaj dostarczać, będziemy ją stąd otrzymywać. Jako samorząd miejski będziemy koncentrować się na tej pomocy od mieszkańców, którą będziemy przekazywać dalej, bo te akcje pomocowe, które miasto prowadzi, dalej są aktualne. Natomiast oczywiście, jeżeli będzie jeszcze jakaś inna potrzeba pomocy, to też będziemy o tym jako miasto się angażować, bo no to, co mówiłem 2 dni temu w oświadczeniu, 1,5 dnia temu w oświadczeniu, Opole najgorsze ma za sobą, mam nadzieję. Oczywiście cały czas trzeba być czujnym, cały czas funkcjonuje monitoring wałów i takie doraźne akcje strażaków, tak jak dzisiaj w nocy w Czarnowąsach. Natomiast Opole było dobrze przygotowane do powodzi, ale teraz jesteśmy zobowiązani, i tak to czuję, pomóc tym pozostałym gminom i to na pewno zrobimy. Dzisiaj chciało przyjechać 19 tirów z Warszawy, więc przy takiej liczbie pomocy, która tu może trafić, nie są to zadania łatwe i rzeczywiście wymagają takiej zorganizowanej, dobrej struktury, bo bez tego to nie pojedzie. Teraz już w zasadzie potrzebne są najbardziej rzeczy do sprzątania po powodzi, także wszelkiego rodzaju, to też nasz apel o dostarczanie być może takich rzeczy, czyli wszelkiego rodzaju osuszacze, wiadra, mopy, rękawice, środki właśnie do czyszczenia, to wszystko jest w tej chwili bardzo potrzebne. Bardzo prosimy wszystkie firmy, instytucje, które jeszcze chciałyby jakby dostarczyć pomoc. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Mamy maila, na którego można wysyłać chęć pomocy. To jest pomoc@mopropole.pl. Także zachęcamy do kontaktowania się z nami. Jesteśmy tutaj codziennie. No i przyjmujemy pomoc i stąd od razu rozdysponowujemy na tereny zalane.